Muzeum Farmacji imienia Antoniny Leśniewskiej w Warszawie to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, które przenosi odwiedzających w świat dawnych aptek i historii farmacji, sprzęt, meble i procedury zmieniające się w aptekach i farmacji na przestrzeni lat. Dzięki warsztatom organizowanym dla dzieci i młodzieży to również miejsce, gdzie propaguje się wiedzę o zdrowiu i kondycji człowieka. Dzięki partnerstwu naszej firmy Bakteromik z Warszawskim Muzeum Farmacji edukatorki i edukatorzy muzealni przeprowadzą 50 lekcji muzealnych wzbogaconych o warsztaty na temat lekooporności. Znając od podszewki narastający problem oporności na działanie antybiotyków spowodowany ich nadużywaniem, wiemy, jak ważna jest edukacja i uświadamianie wagi tego problemu już od najmłodszych lat. Muzeum Farmacji, dzięki zgromadzonym tutaj przedmiotom, opowiadamy historię leków oraz historię ich ręcznego wytwarzania. Pokazujemy nieraz zaskakujące i zapomniane dzisiaj przedmioty, takie jak korkorowy, pigulnice, butelki z uranowego szkła. Jednak świat dawnych aptek jest dla nas pretekstem do dalszej rozmowy z dziećmi i młodzieżą. W ramach naszych działań edukacyjnych, takich jak lekcje muzealne, warsztaty dla rodzin, dzielimy się naszą wiedzą o lekach, o ziołach leczniczych, ale budujemy także świadomość. I chodzi nam tutaj o świadomość bólu, tego czym jest, jak możemy sobie z nim radzić, jak możemy go łagodzić. I być może jest to paradoks, że robimy to w Muzeum Farmacji, ale pokazujemy, jak wiele jest niefarmakologicznych środków radzenia sobie z bólem. Dużą uwagę poświęcamy reklamom, temu jak na nas działają i bardzo poważnie traktujemy społeczny kontekst, w którym funkcjonuje nasze muzeum, czyli dość znaczne nadużywanie leków przeciwbólowych oraz antybiotyków. Dlatego cieszy nas współpraca z Bakteromik, która owocuje możliwością prowadzenia u nas w muzeum warsztatów, w ramach których uczestnicy naocznie mogą przekonać się, jak ważne jest celne dobranie leku oraz jego dawki. Firma Bakteromik skupia się nie tylko na rozwoju systemu do oceny lekowrażliwości, lecz również na działaniach edukacyjnych, których celem jest szerzenie świadomości na temat problemu antybiotykooporności, który stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich ludzi. Dlatego też bardzo cieszymy się na naszą współpracę z Muzeum Farmacji, do którego zapraszamy już dzisiaj, ponieważ w Muzeum Farmacji odbędą się specjalne zajęcia edukacyjne, podczas których pojawi się problem lekooporności. Już dzisiaj zapraszamy Was do Muzeum Farmacji.